Warszawa, 28 października, godzina za 5:12. Na ulicy jeszcze ożywiony ruch. Autobusy, tramwaje i taksówki na trasie. I jedynie utartym już zwyczajem flagi narodowe i transparenty zwiastują strajk. W samo południe zamiera ruch komunikacji miejskiej. Wstrzymują pracę fabryki. Na apel Komisji Krajowej Solidarności rozpoczyna się jednogodzinna akcja protestu wobec pogłębiającego się kryzysu, którego skutki dotkliwie odczuwa społeczeństwo. W ciągu minionych 14 miesięcy przyzwyczailiśmy się do obrazu strajkowego. Akcenty protestacyjne, chorągwie, manifestacyjne ogłoszenia, biało-czerwone opaski już nie szokują. Raczej budzą przygnębienie i rodzą gorzkie pytanie. Czy nie ma już innej, mniej rujnującej formy protestu? Nie dla wszystkich jest oczywiste, pod czyim adresem skierowane jest to ostrzeżenie. Kronika popierała słuszne żądania robotników, wyrażane nawet w ostatecznej formie. Czy jednak ten jednogodzinny strajk mógł przyspieszyć jakiekolwiek rozwiązanie? Czy mógł przynieść korzyść komukolwiek? Trochę raźniej robi się człowiekowi, kiedy dowiaduje się, że gdzieś ludzie pracują z głową, z pożytkiem dla siebie i innych. Rolnicy indywidualni, spółdzielcy i PGR-owcy z gminy Tychowo trzykrotnie zdobywali tytuł krajowego i dwukrotnie wojewódzkiego mistrza gospodarności. Dobrze zapracowali sobie na godziwe warunki życia. Ośrodek zdrowia i oczyszczalnia ścieków zbudowane w dużej mierze własnym sumptem i czynem mieszkańców. Tłusty ser słowiński. Ach, żeby go choć spróbować. Rzadko można spotkać takie skupisko oświaty. Młodzi mogą się kształcić, nie opuszczając rodzinnej gminy. Zdrowy duch w zdrowym ciele. Chlubą ośrodka sportu i rekreacji jest sekcja ciężarowców. Niełatwo jest dźwigać, ale jednak można osiągnąć cel. Od lat przybywa tu mieszkań o przyzwoitym miejskim standardzie. Budowa ośrodka kultury trwała 4 lata i oto rezultat. Może komuś wyda się to nazbyt szykowne, ale tychowianie zasłużyli sobie. Zapracowali na posiadanie takiego ogniska kulturalnego. Animatorem wielu przedsięwzięć jest Bogdan Witczak, od 7 lat naczelnik tej gminy. Czyżby demonstracja w sprawie skąpych przydziałów benzyny? Nie. To start w konkursie o superoszczędne zużycie paliwa. Pracownicy Politechniki Wrocławskiej postanowili osiągnąć rekord ekonomicznej jazdy standardowym Fiatkiem z silnikiem 650 cm. I oto wynik. Samochód spalił 2,4 litra na 100 km. Twórcy rewelacyjnej metody. Zbigniew Krupcała, Eugeniusz Stolarek i Piotr Wrzecioniarz. A oto jej tajemnica. Tulejka aluminiowa między gaźnikiem a układem dolotowym silnika. Tylko dla FSM to nie żadna rewelacja. Po prostu nie interesuje jej to usprawnienie, które twórcom przyniosło laury w RFN.
rozpaczy tylko położyć się do trumny na kółkach. Toto przynajmniej zupełnie nie wymaga paliwa. Warszawskie Muzeum Narodowe zorganizowało tę wystawę dokładnie w setną rocznicę urodzin Pabla Picassa. Skromne zbiory własne muzeum wzbogaciło o kolekcję prywatną Petera Ludwiga z RFN, która od półtora roku objeżdża Polskę. Tę kolekcję, złożoną z 347 rycin, stworzył Picasso w ciągu niespełna 7 miesięcy w 87 roku swego życia. Sceny ludzkiej egzystencji, wędrowny cyrk, bohaterowie korridy, ale nade wszystko obraz miłości. Kobieta i mężczyzna w scenach rycerskich, dworskich, ale także w rozpasanych scenach ulicznych. Goście warszawskiego muzeum mogli zapoznać się jedynie z niewielką częścią twórczości graficznej Picassa, ale jest to niejako suma jego artystycznych pasji. Surfing zrobił oszałamiającą karierę na świecie. Ostatnio pojawiają się nowe typy desek, niezatapialne. Z którejkolwiek strony wieje wiatr, żeglarz wyposażony w taką deskę nie przewraca się, nawet gdyby tego bardzo chciał. Jeszcze inny model, surf ze statecznikami. Może dałoby się przenieść ten pomysł i do innych dziedzin, do innych krajów? Bo to jest dobry pomysł. Niezatapialna, ostatnia deska ratunku. Występ zespołu mimów Warszawskiej Opery Kameralnej. Scena pod tytułem W matni. Scenariusz, reżyseria, choreografia i wykonanie Andrzeja Szczurzewskiego, Zdzisława Starczynowskiego i Jolanty Kruszewskiej, którzy występują wraz z innymi członkami zespołu.